Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Tomasz Ilnicki. Jesteśmy w Karpaczu na forum ekonomicznym. Tomasz Ilnicki z Dolnośląskiego Centrum Druku 3D. Dzień dobry, Panie Tomku. Dzień dobry. Panie Tomku, stoimy przed szachami, które zostały wydrukowane właśnie na drukarce 3D. Dokładnie. Zostały wydrukowane w technologii proszkowej. Powstały one z proszku. Czas realizacji takiego wydruku to jest około pół dnia. Tu się jawi szereg pytań, na przykład pytanie o to, co trzeba do takiej drukarki wrzucić, albo co można wydrukować, albo czego nie można wydrukować. Czy to jest technologia przyszłości, teraźniejszości, czy na przykład będzie można drukować ludzkie tkanki, czy można drukować, nie wiem, broń na przykład, albo czy jest coś, czego wydrukować nie można? Jakiego rodzaju są drukarki? Do czego są przeznaczone? Jaką drukarkę można... Nie za dużo tych pytań? Trochę się nazbierało. To proszę, po kolei. Czyli może zacznijmy od tego, co można drukować, a czego nie można drukować. Jeszcze dziś. Generalnie można tak naprawdę drukować praktycznie wszystko. Najważniejszy jest dobór drukarki, technologii oraz materiału. A reszta to już się jakoś skompletuje. Ale też można drukować żywe tkanki, tak mi przychodzi do głowy? Są działy, naukowcy zajmują się badaniem drukowania żywych tkanek. Komórek macierzystych. A w tej chwili naukowcy pracują, jeżeli chodzi o technologię 3D, nad czym? To znaczy, żeby co można było jeszcze zrobić? Wielu gałęzi jakby się rozwija w druku 3D. Generalnie drukowanie z metalu mocno się rozwija. Wiadomo, to jest technologia, która już trochę ma lat, około 30 lat, jeżeli chodzi o druk z metalu. Ale coraz większe zapotrzebowanie, szczególnie o loty w kosmos. Jeżeli chodzi o coś, co jest najnowsze, jeżeli takie, no to właśnie żywe tkanki, drukowanie żywych tkanek, czy drukowanie rzeczy dla pacjentów ze szpitala, czy coś w tym stylu. Czy można sobie kupić każdą drukarkę do domu? Czy każdą drukarkę? No tak naprawdę takie domowe drukarki to są takie podstawowe, które drukujemy na zasadzie filamentu, nawiniętej, jakby można tak powiedzieć, żyłce plastiku, bo jeżeli chodzi o przemysłowe drukarki... Ile kosztuje taka drukarka domowa, na której można sobie zrobić niezbędne przedmioty zamiast biec do sklepu? Tak naprawdę takie podstawowe drukarki zaczynają się kwotą od około 1000 zł do kilkudziesięciu tysięcy za w miarę naprawdę już dobry sprzęt. Od kilku tysięcy złotych do kilkunastu tysięcy złotych. A co się wrzuca do takiej drukarki? Czy taka drukarka potrzebuje jakiegoś specjalnego materiału, którym trzeba tę drukarkę wypełnić, nasączyć? Jeżeli chodzi o domowe drukarki zastosowania, to głównie to jest, można powiedzieć, zasilane materiałem owiniętym, taka żyłka plastiku owinięta na szpuli i jest to tak zwany filament. Filament. I z tego filamentu można wydrukować co? No bo rozumiem, że marynarki się nie wydrukuje z jedwabnej marynarki. No oczywiście nie, to są bardziej jakieś już takie elementy dekoracyjne, takie dosyć sztywne. Oczywiście można drukować też z gumowych materiałów. Ale jeżeli mówimy o tych domowych zastosowaniach, to często są albo jakieś takie figurki, czy jakieś zestawy naprawcze, mamy pęknięty plastik w jakimś domu, jakiś uchwyt, to możemy to dosztukować. Koło nas, będziemy to potem pokazywać w naszym materiale, koło nas stoi drukarka, gitara, która została wydrukowana na drukarce. Kompletna gitara, wydrukowana nawet ze strunami, z wszystkim, właściwie tylko wziąć, nastroić ją i grać. Dokładnie, tam praktycznie jedynie co jest jakby potrzebne do skompletowania, bo to jest elektryczna gitara, no to elektronika i struny, i gryf oczywiście. A reszta jest jakby już wydrukowana. Tutaj przychodzi mi też do głowy, oczywiście być może nie to powinno być centrum naszej rozmowy, ale przychodzą mi też do głowy prawa autorskie. Jeżeli ja mogę sobie kupić do domu drukarkę i właściwie skopiować wszystko na swój prywatny użytek, to łamię chyba prawa autorskie, czy nie? Z prawami autorskimi jest dosyć trudna sprawa, bo często to jest jakby prawa autorskie projektu, a nie jakby było to druk 3D, więc często autorzy sobie zaznaczają, czy to może być komercjalizowane, czy to jest na prywatny użytek, więc to trzeba też doczytać, jakie są umowy w licencji. Dobrze, ale załóżmy, to pewnie jest melodia przyszłości, że próbuję wydrukować sobie nowego Mercedesa na drukarce 3D. Naruszam prawa autorskie niemieckich inżynierów. No jeżeli pan używa... Bo będę tym Mercedesem jeździł. To prawda, jeżeli to narusza patenty, to na pewno to będzie jakieś łamanie praw autorskich. Czyli nie można tego robić. Czy można drukować broń na drukarce? No generalnie w krajach typu Stany Zjednoczone czy Chiny, no to tam notorycznie drukują czy pistolety, czy jakieś takie, które są używane. Co prawda jest to zwalczane przez rząd w Stanach Zjednoczonych, bo to rodzi jakiś problem, bo te bronie faktycznie działają. Czy można drukować na drukarce żywe tkanki, które mogą na przykład znaleźć zastosowanie w transplantologii? Bo wiem, że już niektóre
część, nie wiem, zęby, implanty, można już na drukarce drukować, a żywe tkanki, które mogłyby znaleźć zastosowanie, no nie wiem, do przeszczepów. No, są badania na ten temat, więc obecnie nie są stosowane jakieś na szeroką skalę takie drukowane żywe tkanki, ale no, w niedalekiej przyszłości, kto wie. Czyli generalnie wygląda na to, że jeżeli chodzi o technologię 3D, to impossible is nothing, czy jest coś niemożliwego, coś, czego na pewno nie uda się sklonować, czy żywe istoty uda się sklonować, czy wydrukować, przepraszam. Wydrukować można, ale czy ona będzie jakoś żyła, to ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo generalnie praktycznie można wszystko. Teraz jest pytanie, czy żywe tkanki faktycznie będzie się dało jakoś... Próbowano drukować, nie wiem, owady żywe? Nie wie pani, co na ten temat nie wiem. Ale to mogę powiedzieć, to są badania na temat dronów, które drukują na bieżąco, czyli dron jest drukarką, czyli w trudno dostępnych i działa to na zasadzie pszczół czy os, więc można powiedzieć, że dużo zaczerpniętych jakby rozwiązań jest ze świata zwierząt. Panie Tomaszu, czy może pochwalić się Dolnośląskie Centrum Druku 3D? Czy macie też swoją komórkę badawczą, czy jesteście tylko twórcami? No mamy komórkę badawczą, badawczo-rozwojową, mamy tak zwane... Wasze największe osiągnięcia w tej chwili. Prowadziliśmy projekty z Politechniką związane z medycyną, więc możemy się pochwalić też usprawnianie procesów medycznych w szpitalach. Na przykład. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Silnicki, Dolnośląskie Centrum Druku 3D. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.